Tak, nie przesłyszeliście się, dzisiaj gramy w Minecraft Spiral, także siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w tą największą na świecie gigantyczną mapę, która robi wrażenie! I dzisiaj gramy, pozdrawiam wszystkich na święta, zaczynamy, nie ma co opierdzielać się. Także stawcie łapę w górę, suba i żegnam się, lecimy. Niestety, ostatnio byłem u Emilki, mojej siostry ziotecznej i... Grałem sobie w Mina na laptopie i poszło mi zarąbiście w tego całego parkoura, zrobiłem go. Co prawda po godzinie jakieś, ale no... Tak, poszło mi dobrze. Liczy się czas, więc proszę bardzo, to będzie naprawdę długi odcineczek, także nie ma co. Już na starcie widzę, że gorzej mi poszło. Wiecie co, nie, co ja robię? Czekajcie. To jest efekt tego, że mnie palec boli. Dzisiaj będzie długi odcinek, więc nie ma co liczyć, że będzie dużo cięć. No chyba, że będą slime bloki. Wiecie co, uświadomiłem sobie, że jestem bardzo słaby w slime bloki w Minecrafcie i ogólnie w parkura, także chcę zacząć na nowym speedzie. I już te dwa poziomy przed chwilą słabo mi poszło, bo mnie palec boli, bo dosłownie przed chwilą jak montowałem mikrofon, żeby go trochę poprawić w ustawieniach, to trochę se palec uszkodziłem i mnie teraz mega boli. Ale wracając, no więc te dwa poziomy poszło mi gorzej i te kolejne też może trochę. Ale postaram się to wszystko przejść. Wiecie co, zrobiłem chwilę odcinek z tego, ale uświadomiłem sobie, że jestem beznadziejny w parkura i na jakimś piątym poziomie się wywalałem w kółko na slime blokach, więc stwierdziłem, że zostawię sobie za godzinę nagram ten film i właśnie to robię, gdy już nauczę się grać na slime blokach. Także odpaliłem sobie Mina. Zacząłem grać na slime blokach i już się nauczyłem, jak się tam skacze. Także, no, nie powiem, ciężkie to jest. Oj, co to było? Ja to nie intuicyjnie zrobiłem, jakoś jakieś przeczucie. Kiedyś grałem w to, właśnie. No i zrobiłem odcinek i niestety miałem 10 godzin dosłownie i dwa odcinki z tego były, ale okazało się, że dźwięk się nie nagrywał, więc... Więc trochę unoko, ale i tak dobrze, bo mi strasznie słabo szło. Oj, ja zawsze o tym zapominam. O tym skoku tutaj. Dobra, wielki moment. Tutaj jest slime block. Dzisiaj będzie dużo gadania, także... Oooo! Dobra, jest! Ale się cieszę, ja nie mogę! Nie ogarniecie, jak nagrywałem ten pierwszy odcinek, który już usunąłem, bo wyszedł kijowo. To tu spędziłem chyba z 10 minut. A teraz to w końcu zrobiłem. Nie, więcej niż 10 minut, co ja gadam? Na pewno więcej. Obra, kurczę, nie no, jeju, ale się cieszę, ja nie mogę. Yo, a nie, dobra, nie doskoczyłem. Ale naprawdę jestem zadowolony. Czemu ta lawa nie ma animacji? A nie ma animacji, dobra. Czekaj, trzeba to sprytnie zrobić, żebym nie dotknął lawy. Byłem ostatnio właśnie u Emily i ogarnąłem tego parkura. To było jakieś... Co ja robię? To był tydzień temu. Ten tydzień temu naprawdę dobrze mi się grało. Zrobiłem wszystko bardzo szybko. Co prawda robiłem też przerwy, bo... Oj, proszę bardzo. Robiłem też przerwy, bo też dawałem grać Emilii Leonowi i Antkowi. Ale nie wiem, czy znacie Antka. Chyba mówiłem wam, kto to jest. Czekajcie, co tam jest? Kurde, no. Nie wiem. Nie mogę tam przejść. Szkoda. No, trudno. Nie pokażę wam, bo nie chcę w tym odcinku używać game mode ani nic. Bo to by było oszustwo. Ja chcę to wszystko zrobić na legalu. Ja umiem już skakać na slime blokach, w miarę się podłużyłem. Więc chcę to wszystko zrobić legitnie, nie? Ja mam naprawdę duży problem z slime blokami. Uświadomiłem sobie, że o wiele lepiej mi się gra na laptopie niż na kompie. Znaczy, nie lepiej, ale jeśli chodzi o gameplay, to naprawdę jestem lepszy. Jestem o wiele lepszy na laptopie. Propo gameplayu. Jestem naprawdę o wiele lepszy na laptopie, co ja zrobiłem, niż na kompie. Nienawidzę grać na laptopie, ale w dzieciństwie grałem i się trochę poduczyłem, dlatego tak to właśnie wygląda, a nie inaczej. Sam jestem zdziwiony tym faktem. Trochę jestem rozproszony, bo już wcześniej grałem na tej mapie ostatnio. I dzisiaj jestem trochę zmęczony. Słuchaniem 10 razy Last Christmas. Co ja gadam? Ja nie umiem tego porządnie wymienić. Dobra, proszę bardzo.
czy wymienić, by mówić, co ja gadam. Ja jestem dzisiaj naprawdę jakiś zmęczony. Trochę jestem też lekko zirytowany tym faktem, że musiałem siedzieć na starym blokach jakąś godzinę. Chcę się uczyć grać i to było dosłownie przed chwilą, dlatego jest ciężko. Yo, dobra, jak mi dobrze idzie. Ciekawe, ile już przeszedłem. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś poziomu, ile przeszedłeś już z całego tego. Jak na przykład... O! Tak mało brakowało, no nie. Muszę to przechodzić. Dobra, wielka chwila. Proszę bardzo. No nie. Aha, jeszcze spadłem na dół. Jak mówię, to będzie bardzo długi odcinek. Będzie miał z godzinę, nawet tytuł. Prawdopodobnie zrobię długi odcinek. Zainspirowany innym odcinkiem długim, który lubiłem. O, pff, nie, co ja robię? Patrzcie. Gamme mode nie mogę używać game mode'a. Więc nie będę oszukiwał. Czekaj, jak teraz włączę czat, nie widać. Aha, no to... Ja, bo jest taka komenda, w sensie komenda, jest taki skrót klawiszowy, minecraftowy, żeby wyłączyć czat, w sensie chwilowo. Ale on usuwa niestety cały czat, więc troszkę będzie problem, żeby wam udowodnić, że nie używałem game mode'a. Dlatego może po prostu będzie mało cięć, żeby to było widać, że ja naprawdę gram, a nie tak se oszukuję. No i naprawdę takie odcinki zawsze mi słabo wychodzą. Zawsze u kogoś jestem lepszy w Minecrafta niż u siebie, więc to jest całkiem śmieszny fakt, myślę. Co tu dalej powiedzieć? Trochę przewaliłem zgrany, bo miało być częściej te odcinki, a w końcu wyszło tak, że szkoła, wiecie, nauka, egzaminy i troszkę tak wyszło średnio. Tym bardziej, że jest koniec roku i trzeba troszkę poprawić tą chemię. Nie powiem, chemia najgorszy przedmiot w szkole. Znaczy najgorszy, no najtrudniejszy, no kurczę, no. Jakby nie była taka... Oj, co jest? Jakby nie była taka trudna, to by była w miarę jeszcze okej, ale... Te wszystkie jakieś głupie wzory i nie wiem, co to w ogóle jest. To wszystko wygląda tak samo. Nie lubię chemii. Czaję, jak ktoś lubi, ale... Ale ja osobiście nienawidzę chemii. W sensie, no, nie lubię, nie wiem, po co mi to się przyda w życiu. Czekaj, najgorszy skok. O, dobra, jest! Joe Biden, jak dobrze mi poszło? Yeah! Woo! Ej, dobra, dobrze mi idzie. Może, mogę brzmieć trochę na zmęczonego, bo jestem zmęczony. No, jest. Nie no, jestem zmęczony, faktycznie, nie ma co gadać. Dzisiaj akurat ogólnie, w sensie dzisiaj jestem zmęczony, ale ogólnie też, czekaj, ustawienia graficzne, jaskrawa, bajeczna, co to jest? Czanków, publiczne czanki są komplikowane w lagu. Dobra, nie wiem, co to za bardzo robi, później muszę nad tym posiedzieć. Nowe funkcje dodali, bo to jest 1.17.3, gdzie ekwipunek jest kompletnie nowy, niestety wam tego nie pokażę, ale jest nowy, musicie mi wiedzieć, nasycenie. Co jest? Dobra, czekaj, ja muszę tam skoczyć. Ooo, jak coś to gadam sam do siebie czasami. A nie, że czekaj do kogoś, bo ja to mówię sam do siebie. Jakby. Do mojej podświadomości. Już chciałem tam skoczyć, ja nie mogę. Co ja robię? Ja jestem jakiś odklejony. Ale nie aż tak jak Vito i Bella, którzy wrzucają miniatury ostatnio. Trochę bardziej odklejone. Miałem zrobić z tego film, ale chyba w końcu nie zrobię. Bo już trochę się z tym spóźniłem. Czekajcie, 5 minut już to robię? Nie, chyba trochę więcej, 500 sekund, nie wiem ile to jest, nie będę teraz liczył. Czy taki dobry z matku nie jestem, spokojnie. Oj, dobra, pytacie pewnie, że mu tak dobrze znam tą mapę, jakbym dosłownie grał 5 minut tą mapę. nie będę was okłamywał, w sumie nie okłamuję od początku odcinka. No bo mówiłem wam już, że grałem ostatnio u kuzynki, dobra, nieważne, będę na nią mówił kuzynkę, nie? U Emily grałem, no to nie ma tu za bardzo w czym oszukiwać, że pamiętam tą mapę, jak w nią grałem. I też kiedyś nagrywałem z niej odcinek i widziałem u jakichś youtuberów, więc nie powiem, że nie pamiętam, wiem też, że jest nowa wersja, jakby, znaczy druga wersja, jakby. O, tam coś jest. Aha, to jest ten chyba ten laskowy, tak? Chyba tak.
Ju. Dobra. Nie, ale skakanie po lodzie jest mega stresujące. Mega stresik. Czekajcie. Okej. Okay. O, dobra, jak dobrze, nie no. Ta godzina slimeboków się opłacała, tylko najgorzej, że jutro znowu zapomnę, jak się skacze na slimebokach, więc wolę wykorzystać okazję. I już jutro chyba nagram. Nie, jutro nie, bo nie mam czasu. W każdym razie dzisiaj wleciał, kiedy ja to nagrywam, jest 10, wleciał odcinek z Grani. Także Grani Roblox, który nagrałem 2 tygodnie temu, albo nawet więcej, ale także... troszkę beczka. Beczka, nie ten youtuber ogólnie. Ani nie jakiś Daryl z Brawl Stars. O Jezu, Brawl Stars. To ostatni grał w Brawl Stars, ja nie mogę. Brawl Stars, u mnie w klasie trochę grają, ale to tak chyba bardziej do beki niż na serio. Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Ja nie gram w Brawla od dawna. Już ostatnio też odpaliłem na chwilę, ale tak 2 razy. A już nie przypadam. Ten nowy Brawl jest... Nie ogarniam tego. Nie siedzę w tych nowych snapshotach. Znaczy snapshotach, co ja gadam? Minecraft się da za mocno. Czekaj. Na tym mapie jest dużo takich easter eggów właśnie. Jakieś drzwi zamknięte, jakieś coś, nie wiadomo co to w ogóle jest. Autor miał niezły zamysł, nie? Jakbym ja zrobił parkour, to też bym zrobił dużo ukrytych przejść. Ale, czy było to warte? Nie wiem, ciekawi mnie ile to budował tylko. Jak zrobił tę spiralę jakimś tym programem do tworzenia, czy jak? Wow, joj, przeskoczyłem, co jest? Jak dobrze mi poszło. Czekaj, mogę to rozwalić? Nie, no widzicie, takie korytarze, no, ja bym tam z chęcią przeszedł, ale ja nie wiem co tam jest, no. Kurczę, no widzowie, pozwolicie mi? No nie pozwolicie mi, no zabijecie mnie, no kurczę. Nie, no nie będę. Potem będzie, że używałem game mode'a. Widzicie? Nie ma. No co prawda nie mam jak pokazać, ale... O, proszę bardzo, mam pomoc. Dobra, widzicie? Nie ma. Jakbym udostępnił w LAN, to by tu pisało. A nie udostępniłem, więc no. Easy! Proszę bardzo! Nie no, gardło zryte tymi wszystkimi odcinkami już naprawdę... Ciężko! Ale niedługo już będę zarabiał. Ale nie wiem, czy będę. Nie wiem, czy będę w stanie wytrzymać takiego czegoś. W sensie tego głupiego. Nie wiem, czy coś się mi się nie stanie po tym parkurze. Jak nie zdołam go przejść w ciągu. Ile? 13 minut dopiero z niego jest? A ja mówiłem, że będzie że będą 2 godziny z tego odcinka. Na początku chyba tak mówiłem, nie? Nie wiem, nie pamiętam. Albo miałem w planach tak powiedzieć. Że 2 godziny będzie odcinek trwał, a ten odcinek trwa 13 minut, a to już jest ile? Czekaj, ile to jest? Pokaż to. Tam jest tyle. Czy to jest ponad połowa mapy? Ponad połowę mapy? Jo, może z tego zrobię odcinek speedrun. Chociaż nie śpieszyłem się, ja to przechodzę w swoim tempie. Ja się nawet nie śpieszę, ja robię speedrun minecraftowy tej mapy. Czekaj, ja muszę zaraz zobaczyć, ile inni youtuberzy nagrywali tą mapę. Bo to jest aż śmieszne, nie? Ja nawet się nie śpieszę, nawet szybko nie biegam, nie skaczę wszędzie, ja spokojnie wszystko sprawdzam. A ja już nagrałem ponad połowę mapy w ile? To jest 14 minut plus jeszcze ten wstęp 2-minutowy, no to naprawdę nieźle. Czekaj, drzwi. O, nowe bloczki tu są, te nowe takie ten. Czyli był update do tej mapy, bo są nowe bloczki, no ale trudno, no muszę zginąć. Nic nie poradzę. Dobra, trudno. To nie jest jakiś trudny etap. Pamiętam, jak z nim miałem problem. Nie wiedziałem, jak tu przeskoczyć. Ojojoj. jak właśnie grałem tam. Ale... U Emily, ale no... Ale teraz to... To jest easy. Ja już trochę pamiętam, jak tu się skacze. Ale też na bieżąco tam se ogarniam, gdzie skaczyć. Skaczyć, tak. O Jezu. Uwielbiam te odcinki, gdzie jest... Jest jakieś słowo na to. Zdzieram sobie głos i potem nie nagrywam przez tydzień, bo mnie gardło boli. Pamiętam, jak nagrałem te 2 odcinki, które się usunęły z różnych map. 2 różne mapy chyba, albo jedna ta sama. Jakiś taki 100 poziomów w Minecraft, jakoś tak to było. I potem narzekałem, że mnie gardło bolało i nie było odcinków chyba przez tydzień. O, ale przejście, ja nie mogę. Jeszcze brakuje tam, żeby do lawy spaść, albo do tego sypkiego śniegu. Szkoda, że nie ma etapu z sypkim śniegiem, nie? To było zarąbiste. To było mega. Ale nie zrobili, bo mi się nie chciało... Dobra, mogę to rozwalić. Okej. Okay. O, kolejny korytarz, który do nikąd nie prowadzi. Nie?
nie prowadzi donikąd. Okej. Gram na wersji 1.13.3, także spoko. Wracając do grany, to... Dobra, czekaj. Miałem nagrać grani 1 i 2 i ewentualnie jeszcze trochę Slendriny w tym roku. Ale w końcu chyba nie zdążę tego wszystkiego nagrać. Bo nie ukrywam, że trochę w tym... Do końca roku miałem to wszystko nagrać. Ale nie ukrywam, że trochę mi zajmie ta nauka jednak. I też ogólnie, no, jakoś trzeba żyć, nie? Nie tylko grając. No nie, i tam jest kolejny jakiś pokój, no ja jestem ciekawy, co tam jest. Ja będę musiał z tego odcinek zrobić kiedyś. Znaczy odcinek. Ja będę musiał to sam zobaczyć. No nie, jak mam tu przeskoczyć, no? O, dobra. Bym tylko teraz nie zepsuł tego. Jo, po co ja mam taki duży Ender Distance, czekaj. Ender Distance 8. Uuu! Dobra, nie. Albo w sumie, jednak nie widać już nic. Jo, dobra, już się bałem, że to zepsułem. Tu wchodzimy. O! Nie, zahaczyłem o ten sufit. Uff! Dobra, 17 minut, speedrunu nie będzie. Dojdę tam w 25 minucie, zakład. No ale trudno, co ja poradzę. Dobra, jest. I teraz tu. Zawsze zapominam, że spacji nie wolno klikać. Dobra, jest. Nie, jeśli teraz spadnę. O, dobra, nie spadłem. Jezu, my God, nie mam żadnej wody przy sobie, najgorzej. A nie, mam w kubku świątecznym. Ogólnie ja uwielbiam święta, życzę wam wszystkich wesołych świąt. Jeszcze nie ma, co prawda, zimy, bo zaczyna się 20 grudnia. Polecam też zobaczyć śnieg do końca, żeby zobaczyć, jak ten parkour wygląda. Ale wracając do tych dwóch tematów, których nie poruszyłem do końca. Patrz, jak mi dobrze idzie, ja nie mogę. Co jest? Checkpoint. Nawet nie widać tego na tym pomarańczowym tle. Dobra. Miód. Szkoda, że tak mało miodu i innych bloków wysuszytych. Nie można otworzyć. No super. Skrzynia zablokowana. Umiem robić ogólnie komendy. W ogóle wiecie, że zrobiłem mapę Minecraftową? Ciekawe, czy da się to odpalić. Zrobiłem mapę Minecraftową kiedyś, ale w końcu wyszło tak, że wysłałem ją chyba z 3 razy i tam napisali mi, sprawdzali ją ci mapmakerzy, czy jak ktoś tam, nie, administracja sprawdzała tę mapę, ale okazało się ogólnie, że no niestety nie przyjęli mojej mapy i to tylko z tego względu, ja wszystkie błędy poprawiłem, jakieś skrzynki, jakieś braki, jakieś fabuła w ogóle tam była i ogólnie miała powstać druga część. Ale mi się już nie chce robić drugiej części. Ale jedynka nie wyszła na minecraftmapy.pl tylko dlatego, bo nie umiałem zrobić z, bo użyłem przycisków, a nie... dobra. Bo użyłem do wyświetlania czatu przycisków, a nie zwykłych tych. To było za jakiś rok temu, kurczę no. Chciałbym wrócić do tej mapy i ją zrobić. W ogóle chciałbym jakiś horror wypuścić. Taki, kurczę, no, taki minecraftowy, ale... Taką mapę horror, ale ja nie ogarniam tych wszystkich komend. W ogóle to jest jakaś dla mnie czarna magia. U mnie na kompie się nawet shaderów nie da odpalić. Z czego jest trochę słabo. Ale no, trzeba poradzę. Ja Minecrafta nie ogarniam, ja jestem bardzo słabiutki w Minecrafta. Nie ma co. Uwielbiam Minecrafta, to jest moja jedna z ulubionych gier, jak nie ulubiona. Bo nie grałem, szczerze mówiąc, Minecrafta już od bardzo dawna. A jak już, to nie nagrywałem. Ostatnio nie było prawie żadnych odcinków z Minecrafta. Także, no muszę powiedzieć, miałem nagrać odcinek coś tam o Ukrainie w Minecrafcie, ale... A w końcu wyszło, wiecie jak. No wiecie, tak wyszło, że... Że nie nagrałem, o, bo były inne odcinki, mi się go nie chciało i w ogóle... I miałem odcinek na zapas, który się usunął. I takie tam, czasami są problemy z tymi odcinkami, ale no... Nic na to wam nie poradzę. Dzisiaj wleciał, kiedy ja to nagrywałem 10 odcinek z Granny Roblox i ostatnio wrzuciłem 3 odcinki. I sam jak przechodziłem 1, potem 2 z Leonem i 3 też z Leonem. Jeszcze wleciał odcinek 1 z Robloxa, znaczy z Roblox Granny, gdzie 1 przechodzę z Leonem i sam, bo sam już przyszedłem, ale jeszcze z Leonem chciałem, bo to fajna zabawa naprawdę. I jeszcze Granny Roblox wrzuciłem dzisiaj i kolejne odcinki też mają być z tego. Ale na razie jakoś tak wyszło, że nie mogę się do tego zabrać, no. Nie wiem, nie chce mi się. Co, ja już skończyłem prawie. To jest ostatni etap chyba. Czekaj, tak, to jest ostatni etap.
Dobra. Wiem, że na końcu jest Elytra, ale nie korzystałem z niej nigdy, więc jestem ciekawy, co ona właściwie robi. Czekaj. Tu są jakieś drzwi. Co to jest? Znowu nie mogę tam zobaczyć. No nie. Dobra, na końcu odcinka sobie zobaczymy. Ja chcę to naprawdę zobaczyć. No niestety nie mogę tego odcinka nazwać najdłuższy odcinek. Znaczy, bardzo długi odcinek. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. O Jezu, ja już mam do tego miniaturę na zapas zrobioną, bo ona jest taka, kurczę, dwuznaczna, że ja nie mogę. Dobra, przyszedłem. Nie będę tracił czasu. Checkpoint. Aha, jeszcze tu trzeba spaść. Czeka, wpadnę do wody, to umrę? Wolę nie sprawdzać. W sensie, no, wrócę na początek. O! Dziękuję, przyszedłem. Thanks for playing. Your final time. 0 hours, 20 minutes and 37 seconds. Robię screena. Poleciał. Zapisuję go zaraz. Cieszę się, jeszcze chcę odebrać elitrę. No, faktycznie się nic nie dzieje, jak wpadnę do tej wody. Albo to przed chwilą było, nie wiem. Jak wcześniej wpadałem do wody, to ginąłem. Tu elitra. Nie mogę jej teraz zdjąć. Dobra, siemaneczko widzowie, mam nadzieję, że film was podobał, wiem, że mnie nie widzicie. Hello!